ne 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 Witajcie, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym naszym spotkaniu komiksowym na ziemniaczanym polu komisarza Sewa i kolejnym z miniserią, czy też semiserią, nie, no, miniserią, powiedzmy komiksową JODA, a dokładnie rzecz zeszyt 5. I kontynuacja drugiego aku historycznego, który dzieje się przed mrocznym widmem, to znaczy bliżej mrocznego widma niż poprzednie ark historyczny i który kontynuuje nam wątek wizji Jedi. I oczywiście cały czas będziemy się na tym skupiać, tak na samym początku zeszytu mamy mini. Retrospekcję, gdzie widzimy, że Joda przybywa na Kashyk, to znaczy na planetę Alaris Prime, a zostaje wezwany przez Łuki, którzy mieli potyczkę z grupą Trandoshan. I wśród Trandoshan zostało znalezione małe dziecko, które zostaje przygarnięte przez Jodę, ponieważ jest wyczulony na moc i Joda chce, żeby był on wychowany na Jedi, który nie zna powiedzmy tej wrogości między Trandoshanami a Łukimi. No i następnie przenosimy się na Coruscant i mamy kontynuację naszego wątku em, trójki przyjaciół, czyli Łuki, Trandoshanin oraz y, Tygrys z poprzedniego zeszytu i z serii komiksowej Age of Republic. I mamy tutaj tak naprawdę kontynuację wątku tego, że Łuki ma wizje, które mówią mu, że Trandoszanka go zabije, bo to jest Trandoszanka, no i nie wie za bardzo, co z tym zrobić. Najpierw rozmawia z Jodą, który wyczuwa całą sytuację i który mówi mu, że to jest tylko wizja, że to sam ty decydujesz o tym, co się stanie i tak dalej, a jednocześnie cały czas doświadczając tych różnego rodzaju wizji, nasz Łuki biegnie do Duku, który jeszcze jest na Coruscant i mówi mu o tym wszystkim. Duku oczywiście mówi, że hum, 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 to jest przepowiednia, przepowiednia jest ważna, i tak dalej. Szykuj się, pilnuj się, szkol się i obserwuj swojego przyjaciela, żeby sprawdzić, czy coś z tego będzie. No i mamy takie pokazane historie, gdzie on cały czas tam obserwuje tę trandoszankę, czy coś się z nią stanie. No i na samym końcu zeszytu grupa younglingów tak naprawdę zostaje wysłana na planetę z Mistrzem Jodą. Mistrz Joda tam powiedzmy zostawia ich samych, żeby pokazali, jak potrafią przeżyć w innych warunkach sami, poradzić sobie jako nie dzieci, tylko już jako powiedzmy nastolatkowie, czy no i w tym momencie nasz Łuki postanawia pogadać teoretycznie z Trandoszanką, no i traci ostatecznie nerwy i postanawia wyciągnąć broń na nią i zabić ją, bo tak mu mówi wizja. I moi drodzy, nie mam za bardzo nic więcej do powiedzenia o tym zeszycie, bo historia jest prościutka, historia jest łatwa do przewidzenia w tego, względem tego, co dostaliśmy poprzednio. Jasne, jest ciekawostka na zasadzie... Tego, że Łuki i Joda mieli jakby bliższe kontakty, znali się jakoś bardziej już od dawien dawna, szanowali się nawzajem i to jest jak najbardziej w porządku. I mamy pokazane małe trendoszańskie dziecko, i jednak poza tym nie ma tutaj nic odkrywczego. O od po prostu Łuki nie wie co zrobić ze swoimi wizjami. Joda mówi jedno, Duku mówi B, no i dochodzi do, do napażanki, która. Rozwiąże się w następnym zeszycie. Do czego doprowadzić? ciężko jest mi powiedzieć, ale szczerze mówiąc, jakoś specjalnie nie czekam. Bo jestem gotowy, zarówno na to, że Łuki ostatecznie zabije Trandoszankę, że trendoszanka w obronie zabije Łukiego, no i że nie skończy się to w jakiś tam sposób specjalnie dobrze i będzie to podkreślenie rozłamu między jodą i duku. I tyle. I ja kończę moi drodzy na dzisiaj, bo, bo nie mam nic więcej do powiedzenia na temat tego zeszytu. Kreska ta sama bez szału. Nie jest to nic tragicznego, nie jest to nic złego, ale absolutnie nie jest to nic oryginalnego, złożonego, skomplikowanego i, i tyle, po prostu. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy, za dzisiejsze spotkanie. Standardowo przypominam, że jeżeli podoba się moja praca na kanale, możecie wesprzeć ją stawiając mi wirtualną kawę, do której link znajdziecie w opisie tego materiału. Jeszcze raz wielkie dzięki, do zobaczenia w kolejnych materiałach i jak zawsze, niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!